Cześć, to jest Tręciastko. Dzisiaj jesteśmy na Hide and Seeku i jest ze mną Enigma. Cześć. Biszczu. Cześć. I Natuśka. Cześć. Gramy sobie mapkę od widza. Dostałem od niego jakąś paczuszkę, restartuję mapkę i lecimy. Łapka w górę, sub oczywiście. Proszę tutaj zostawić. I lodzik jeszcze. To wiesz już. To już dobrowolnie, tak, tak. Jako donate tak zwany. Jak tam mapka ogólnie? Donate dla widza. No donate dla widza, no. Jak tam mapka? Znaczy widziałem, jak tak przeszedłem się przez chwilę, to na pewno kampy są, nie wiem, jak z teleportami, ale myślę, że będzie w porządku. Mapka nie jest duża, bo no nie ma dzisiaj dużej ilości osób. Pewor jest na IEM-ie. Pisał mi ten, czy wpadam na chlanie, ale no... Kurde, ale powiem tak. Tak, pojechałbym, ale no jest daily do robienia, więc raczej się nie wyrobię, więc chyba będę musiał odpuścić. Pewor jest na IEM-ie, a Ciastek jest najebany. W Krakowie. Ja pierdolę, Enigma! Enigma, proszę cię, kurwa, weź tego. No jeszcze nie piłem, wstałem, kurwa, przed chwilą zostaw mnie. Proszę, proszę napisać w komentarzu, Enigma, nie bądź bezbekiem. Enigma bezbekuje. Tak, Enigma bez beskitu, weź z miejsca, Enigma, kurwa, bo to była przesada, co powiedziałeś, naprawdę. Ale mam kampę, człowieku. Byś się, kurwa, wstydził za to, co powiedziałeś. Powiem wam tak, w głowie brzmiało to lepiej. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Raid Shadow Legends, czyli mobilna gra pełna emocji i rywalizacji. Gra jest całkowicie darmowa, możecie ją pobrać z linku, który znajduje się w pierwszych linijkach opisu. Podczas gry macie możliwość eksperymentowania z milionami kombinacji czempionów w różnych kompozycjach oraz korzystać z wyposażenia, w skład której wchodzi masa unikatowych przedmiotów. Moją osobistą topką postaci, które wpadły mi w oko, są Busher, ponieważ ma bardzo ciekawy atak obszarowy i dodatkowy plus za wygląd podobny do Minotaura z Heroesów, Magnar, czyli ognisty demon, którego obrażenia skalują się wraz z jego punktami życia, Seer, czyli bardzo mocny champion, który zadaje obrażenia na podstawie życia swoich przeciwników. Alur, czyli postać, która pasuje praktycznie do każdej kompozycji, plus ma wygląd sukuba, więc bardzo fajnie się prezentuje. Oraz na końcu Seeker, który po prostu mi się spodobał, bo wygląda jak Twitch z Lola. Główną zaletą rady jest to, że regularnie otrzymuje on aktualizację, co zapewnia różnorodność rozgrywki i nowe ciekawe opcje. W tym miesiącu dostajemy kolejny duży upgrade, w którym znajdziemy m.in. świeżą rotację bossa Hydry, z tego co widziałem jest mega spoko, i masę codziennych eventów i turniejów. Jeśli spodobała wam się gra i chcecie mieć przewagę na start, to zachęcam do kliknięcia linku, który znajduje się w opisie. Dzięki niemu otrzymacie zestaw o wartości $30, który zawiera epickiego Herosa Tyrella, 100 000 srebra, 50 gemów oraz Ascent Sharda, który pozwala na przywołanie fajnego czempiona od razu po dołączeniu do gry. Cały wasz łup będzie czekał na was w prawym górnym rogu gry. Po zarejestrowaniu się i rozpoczęciu rozgrywki możecie odnaleźć moje konto, wpisując nick Rysiu Cebula i następnie dołączyć do mojego klanu. Zapraszam i polecam, link macie w opisie, a my widzimy się już w dalszej części filmu. Cześć! Świetny, kurwa, ten... Głowa na trzeźwo nie pracuje, nie pracuje. No nie, no absolutnie, ja się zgadzam. No, to jest prawda akurat. Nie da tak, ja nie wiem, jak ludzie mogą nie być alkoholikami. To jest, kurwa, przecież to jest niemożliwe. A świat po pijaku jest jakoś lepszy, nie? To czy, no, to jest akurat prawda. Słyszę, jak tam biega Ciastko, mógłbyś, kurwa, nie biegać. No co, biegać, człowieku, dobra, do której masz czas? No, 4 minutki pewnie, nie? Do 4. No, mapa duża jest. Nie, no bardzo jest duża. Spoko. Duża? Nie. Duża, duża. Ja wiem. Jest w porządku, Ciastko, nie przejmuj się. No zobaczysz, zobaczysz. Ja wiem, że są, podziemia, ale no. Spokojnie. Tam strzelają do ciebie już, Ciastko. No. Nie, nie bój tego. O kurwa, no tutaj są. Mapa, ten, mapa podziemiowa, tak zwana. Ogromne podziemia są. Natural tam siedzi w podziemiach, no? Natural na pewno siedzi, gdzie on by mógł siedzieć indziej? Jak raperzy w podziemiu. Tak, w undergroundzie natural. Znalazłeś już Youngmana może? Youngman w Dubaju się opala, człowieku. Aha, no tak, no sobie w Polsce by nie siedział teraz pewnie. Do swoich pojechał. Wiadomo. No, podziemia są naprawdę giga wielkie. Ale spokojnie. Na razie trzeba znaleźć jakiegoś. Ale co ty za ciastko? Właśnie, znaleźć, kurwa. Kto to jest, kurwa, Enigma na 100%? Mówisz? Tak. Spoko, spierdolę ci już, patrz, nie ma mnie. Tak, nie macie? A ja widzę, no, że jesteś. Tak? Tak. Bo możesz se gonić, no słuchaj. Dobra, łatwo tam, nie? Dla kusi, łatwo. Co za leście, pany! Kurwa, spadłem z tego. Ale ograny.
Kurwa nie, bo spadłem z tego, dobra, farta miałeś. Smoka miał farciarskiego, no i tyle mogę powiedzieć, no. Jak gleszcz. No gramy totalnie, to prawda. O kurwa. Ale przyznałem. Dobre to było, dobre to było. Pa, pa, pa. Ej, czemu do mnie, człowiek? No bo... Murzyna. Ja mam wyjebane, lecę wokół domku. No dobra, okej. Się dogonię teraz. Movementem? Tak. Movement? No otwórz kurwa drzwi, nie! Otwórz mi drzwi. Idziemy robić łaka. Co to za ten wokół domku, kurwa, biegnie? Ale ograny, ale przyznaj, byłeś ograny jak leszczyk. Farta miałeś. Nie miałem farta. Kurwa! Nie mogłem wyjść z tego gówna jeszcze. A ile ma czasu? No do czwartej, do czwartej. Ale ograny, ale... Nie no, to było piękne, to było piękne. A gdzie spadłeś? Na czym spadłeś? Ty gasz, czy kto? Ty. Nie, ja, wiesz co? Nie, nie trzymałem się jak tej krawędzi. Jakby chodził z okna. Tak. Leszczyk. Jebany łaczkiem. Co ci tam kurwa cieszy? Gdzie ty jesteś? Coś tu Enigma kurwa ten. Ja to będę oglądać. To widzę, że tutaj jakiś kurwa kiep stoi. Widzowie, dajcie mi łapkę w górę, bo bym ograny jak leszczyk został. O kurwa. Nie wyszło. Kurwa, nie zdążę w 12 sekund. Nic no. Co za pecik. Co za leszcz. Jakbym miał tak jeszcze z 30 sekund, ten dogonił tego chwaścika. Co no. Zrobił. Wiesz, 30 sekund dla retarda. Nie no. Dobra, no nic. Już widzę. No nic, no nic, dobra. Podsumujmy te punkty. Tak. Wszyscy oprócz tego mistrza mają po 1. To jest natural Enigma 1 i jeszcze minus 1. Dobra, ja przechodzę do Tero. No, tam odpowiedź szukać. Ja poszedłem. Oj, to sorry, do CC, do CC. Ale przyznaj się, że ograny. No, unlucky. Co jest, kurwa, halo? Świetno, świetno. Halo, no i poszedł, dobra. A, dobra, koniec. Dobra, widzimy się za chwilę. Ciasko. No? Przyznaj się, że ja ten szczyka ograłem. No farta miałeś, no. Tak, a na ty myślałeś, że mnie gonisz w ogóle? Tak. Gdzie ty się wywaliłeś? Gdzie ty stary tam? No z okna jak skakał. Dobra. Jesteśmy, dobra. Teraz wstawiłem max rounda, więc myślę, że powinno być ok. Tak, no teraz będzie zajebiście. Tepeków myślę, że tutaj kurwa nie ma chyba. Jak takie podziemia są ogromne. Do których ten... Których są trzeba pójść. Tepeki są. Kto teraz no są, szuka? Wszystko wazą. Jest. Wazą szuka, trzeba dzidę spalić. No i dobra. Wszyscy mają kampy? Nie. To naki. A Bazonik już wyszedł czy nie? Tak. Nie, Wazonik za chwilę wychodzi dopiero. Ale spokojnie, Wazonowi to się ucieka jak dzieciakowi, ty. Dobra. No dobra. Lekcję pokory ci powinni zrobić. O, lekcja pokory. Ej, bez kitu, śmieszne było to, jakby ktoś zrobił lekcję pokory na Hide and Seeku. No, byłoby. Macie darmowy pomysł na content jak coś. Lekcja pokory? Tak, no prawda, to było zabawne, nie. Ty, bo ja nie w temacie. Ale co? Kto pierwszy frytę wyjebie? No, mi się wydaje, że natural frytę wyjebie. Mi się wydaje, że ciasko właśnie jak pecik. Spokojnie, mistrz tam biega po strychu. Ale przez to, że ja wygram tego Hide and Seeka. Tak? Jesteś tego pewny? Oczywiście. Nie ma takiej opcji nawet. Ja zawsze się z wami bawiłem i tak do żartów ten, no nie. No. To żeby był kontent. Teraz to... pokażę co. Teraz tryhard. Ej, ale najbardziej mnie ostatnio bawiło to, jak nagrywaliśmy te Hunger Gamesy. Peor dostał po cipie i nagle stary odpalił tryharda, kurwa. No zobaczył, że no, ja na dziurę wiem, i siedział na dźwigu cały czas. To dzieciacze spocony. A pojechałbym, upił tego Menela, no i jem, ale kurwa. Czuję, że jak tam pojadę, najebie się i nie będzie mi się nic przez dwa dni znowu chciało robić i tak. Tastek, bierzesz telefon i z telefonu nagrywasz, jak upijasz pewora przez 10 minut.
Daleko nawet bez montażu, po prostu wrzucasz. Content, no w sumie tak, no kanał, można no? było tak zrobić, no nie musi być codziennie ten sensik. No, oczywiście, no, dobra, że tak. No. To będzie jechane. I bane pod ziemię. No ale mogę ci powiedzieć, że ten, że Enigma sobie biega cały czas, więc to nie jest złe pod ziemię. No, może to być prawdą. Albo i nie. Puch, zjebałem się do ziemi. Kurwa! Ela, Enigma spierdolił dzieciakowi. Nie, ale Enigma za tego bezbeka na początku ty powinieneś wysłać, jak zerujesz kurwa setę, no i ja to wstałem do filmu. Spierdolił mu się? Tak. No. Kurde, Enigmie dasz się ten porobić mistrzu, przecież Enigma to jest łak. CS-owy. Łak to cię robił, skurde, to był jebany. Jebał ci starego łak. O. Tutaj ma czas. Piątej czy do czwartej? O! Czwartej. Nie! Dobrze. Nie wiedziałem, że on jest w domku. Jak to się mówi, Enigma minusuje, tak? No minus jeden chyba teraz mam, no. Tak, no to tak, to zmień se nick. No dobra, ciastek, dobra, to już wiem, kogo łapię pierwszego, no. Okej, okay, dobra. Dobra, dawaj, sprzedaj tego ciastka, nie go łapiesz pierwszego. Podziemia. No sprzedaj. No jest w undergroundzie, to jest prawda. Ale kurwa, powiem ci tak, nie do końca wiem gdzie. Dobra, mogę ci powiedzieć tak. A gdzie on może być? Szczurze ty. Jest tam, gdzie każda influencerka z Instagrama musisz kierować się do koloru, który przypomina ci burdel. O, i ty gasz już w swoim żywiole, już szuka tutaj. Co to reporcik? A Natural też w undergroundzie siedzi. Ale się cicho zrobiło nagle. Natural też siedzi w undergroundzie przecież. No, tam gdzie twój ojciec lubi najbardziej. Ojojoj! MTS! Ale co ten łak może w 30 sekund? Proszę. Aha, MTS, dobra. MTS. Teraz rozumiem. No nie, mistrzu, w złą stronę. Cały czas po ciebie. A, no ucieczka tam było, elo. Ucieczka była kręcona. Szefie. Powiem ci, jestem w szoku, bo ciastek po raz pierwszy w życiu widzę, że używasz ich w CS-ie. No bo ogarnął, że nie mają chuja. No tak, no dokładnie. Dobra. Podliczamy no podciążki, no. Ja to naturalnie do kampi się wjebałem na koniec, tyle. Dobra, to co, ja szukam? Dwa. Mogę szukać. No. Ej, no kurwa, zmieniłem przecież ten, co to za skam jest? Dobra, po krótkiej przerwie jesteśmy, odpalam resecik, szybko napiszę tylko klasyfikację generalną. Ograliśmy już tą mapę. Możliwe. Graliśmy. No, przed chwilą, 5 minut temu. Nie, wcześniej też. Ej, nie mam jeszcze 0, dobra. Taka klasyfikacja. Mi się wydaje, że ja miałem minus 1, ale dobrze. No ale miałeś wcześniej 1. Wcześniej miałeś 1 i teraz ten. Teraz dostałeś minusa. Czekaj, ale bo ja zginąłem jako drugi w Nie, czekaj, no tak, no ja zginąłem jako drugi w pierwszej rundzie. Czy nie, przeżyłem, dobra, nieważne. No. Tak, prawda. Prawda. Czyli jeszcze Enigma nie minusuje, Enigma zeruje. No. Kurwa, w sumie też. Kurwa, Dixon, jak myślisz, że ta kampa jest w porządku, czy nie? Że zajebiste. Dobra. Powiedzieć wam, jak dużym menelem jest ciastek? Nie. O czym ty mówisz? Raz jak przyjechałem do niego, to nalał nam do filiżanek kurwa sopice i prosto waliliśmy ze szklanek. Aha, a mówisz to tak, jakbyś kurwa nie chciał. No nie, no to zmuszony byłem. A ty jesteś... Bo no, ciastko nie będzie się rozdrabniał na jakieś kieliszki, człowiek. Ale ty jesteś hipokryta. Jesteś takim hipokrytą, Enigma, że to jest chuj. Mówisz? Odezwał się typ, który kurwa ten. Kończy streama i jest tak napierdolony, że ledwo mówi, ka. No ale streama się nie da na trzeźwo, no nie wiem, o czym ty mówisz. Ty ciastek na drzewie miałeś być, oszukałeś mnie. No tak. A ty z Enigma na każdym live'ie chlejesz? No a nie? No nie. No w sensie, no, da się inaczej? O, kto? Pewnie ciastek. O, natura fryta. Paloma. A jednak natural. Może nostwo wokół domku biega, jest.
Nie spodziewałeś się, że stąd wejdę? O, to jak jest smoke, to już jest ciężka sytuacja tak zwana chyba. O, tutaj... Ulala, ajajaj. Ale uciekł mu. Uciekł, uciekł. Enigma, jak ci się mówisz? Tak dałeś porobić na web? A nie, jednak nie, jednak nie. Mogłem spierdalać, niepotrzebnie tak. Mogłeś. Ja słyszałem, że ty rozwalasz penta, ja wiedziałem, że tam jesteś. Ale wiesz co, chciałem... Dobra, nieważne, to będzie na kogoś innego. Ale tylko ty... Gdzie jest teraz? Tak, tylko gdzie ty jest ciastek? Aha. Chujowo. Chujowo. No niestety, naturalno, zostałeś porobiony na łeb. Ty, to ja tutaj wychodzę na prowadzenie. Ale ten, Enigma. Słuchaj, ja ci bym poradził tak szukać. Idzie już A może zamkniesz tą mordę, A może zamknę? O tak. O. Gdzieś w toalecie, właśnie może tego. A może gdzieś tam kurwa w ganie może? Ja ci mogę powiedzieć, że nie masz wentów to nie ma co sprawdzać. Wentów to sprawdzać nie ma co. Trzeba trochę nie tutaj rozmawiać. Trzeba trochę dosolić. Dosolić? To ty wiesz. Ale Dygas jest z nowej soli, więc on nie musi solić. Toaletka. Ej, Dygas, ręka ci może wystawać. Co ty pierdolisz? No. To się zbyt cicho zrobiło, wiecie? No kurwa, jebie kutaskiem. To no. Kurwa. Kurwa! Myślałem, że zdążę uciec. No. Myślałem, że zdążę uciec, ale niestety. A i tak by tu znalazł. I tak by tu znalazł. Ale znałem tą kampę, bo wcześniej tam wchodziłem. No ale i tak by tu na pewno znalazł. Ciasko 3 sekundy temu mówił, że na prowadzenie wychodzi. No to niezłe prowadzenie, ale przy naturalnym. Ale 100% ciaska bym zaraz powiedziałem, że ten obraz też się otwiera. Enigma znalazł wszystkich, to Enigma 5, o kurwa ty. Chodźcie tutaj, chodźcie za mną. Nie 4? Chodźcie tu, e. A no sorry, 4. Chodź. Czekaj, już tylko wpiszę punktację tam. Natural 1 i mistrzu 0. Dobra, punktacja jest tutaj, no gdzie? Kurwa, nie, czekaj, zjebałem. No i tak jest bez słuchawkowy, jak coś, nie? Tak? No. Serio, patrz na to. Ej, patrz na to teraz, Enigma. To jest głupie, kurwa. Natural, żyjesz, czy co to robisz? Ja żyję. Kurwa, jeżeli to wyjdzie, nie będzie momentem, człowieku. Jeżeli to wyjdzie, to chyba to jest hit, pierdol. Bo to jest hit. Muszę się już sprzedać, Nie. No. Nie no, to nie jest jakieś... Dobra, kurwa, nie. Enigma, jesteś kretynem. Nie, no proszę. Dogrywka. Czym to ludzi? Gdybyśmy się nie śmiali, on by tego nie znalazł, bo on nie słyszał tego walenia nożem. Możliwe. Widziałem na radarze was, plus. A bo tu radar jest, ja zapomniałem o tym. Ja myślałem, że ciastko szuka. Aha. Ja pierdolę. A to jeszcze mistrz szuka? To nie była ostatnia runda? To tak, właśnie to oddaliśmy Naturalowi zwycięstwo. Dzięki Enigma, dzięki mistrzu. A czekaj, ile Natural ma punktów? Zaraz. Czekaj. Ej, ja pierdolę, przysięgam wam, że myślałem, że ciastko szuka i dlatego nożem tam waliłem. Ciastego, bo się śmieje. Ale razem nie, z tobą. Ja wszystko słyszałem, normalnie. Dobra, no, dobra, oddaliśmy Naturalowi zwycięstwo, jak idioci, no. Dzięki panowie. Ja pierdolę, nie porobię. Nie, kurwa. Ale chwila, bo jeżeli ja wygram, to... Czekaj, jest jeszcze jeden, czy nie? Nie ma, już wszyscy szukali. A, to było ostatnie, no tak, okej. Ja pierdolę. Ale to kurwa, niezły call Enigma, wiesz? Dzięki. Mógłbyś pracować, kurwa, w call center, wiesz? A ty mówisz, że to ja zbyt trzeźwy jestem. No, ale to wiem, że to był bezbekka. Przysięgam, że myślałem, że to ciastko
koszulkę. Myślałem, że to, wiem, że to był bezbek, no ale nic. To ciasto, to by nie znalazł, bo by nie słyszał. No tak. No znalazłbym was przecież od razu. Zesrałbyś się. No kurwa, no znalazłbym was. Nie możemy napierdalać. Znalazłbym was przecież, kurwa, no dobra, no nic, to było na tyle. Natural wygrał dzisiejszego Hide and Seeka, tutaj macie klasyfikację generalną, to było na tyle kanału chłopaków w opisie. Klasyfikację genetyczną. Łapka, komentarz, napiszcie, że Enigma jest bezbeczurem totalnym. I tyle, no. Trzymajcie się, cześć, siemano, widzimy się w kolejnych filmach. Siema.